Witam Państwa bardzo serdecznie. Dziś moim gościem jest Anna Beata Stanclik. Witam Panią serdecznie. Najczęściej Pani klienci dzwonią w problemach dotyczących takich zjawisk trochę paranormalnych. Jak to jest, kiedy jedzie Pani do takiego, powiedzmy, nawiedzonego domu? Z czym się Pani najczęściej tam spotyka? Z nawiedzonymi domami, z mieszkaniami najczęściej na pewno się spotykam, że ci wszyscy ludzie zgłaszają mi, że oprócz ich rodzin są jeszcze jakieś obecne istoty. Bardzo często nazywamy je duszami zmarłymi, czyli potocznie mówiąc duchami. Niejednokrotnie są to różne przyczyny, bo ktoś powie, dlaczego akurat w tym domu? Dom kupiony zupełnie nowy, bo nie jest to tak, że przyjeżdżam do domu wcześniej kupionego, gdzie no, ta dusza gdzieś może się po prostu błąkać, ale bardzo często bywa tak, że to są nowe domy. I wtedy jest to zaskakująca rzecz, że te osoby nie mają spokoju. Wtedy mamy do czynienia z różnymi zjawiskami, na przykład, że mają jakąś tam istotę, która się gdzieś w ich domu pojawiła. Nie umiem im odpowiedzieć, dlaczego akurat ten dom. Tak jak mówię, są miejsca i rzeczy, które poprzez, tak jak mówiliśmy wcześniej, czy odwiedzane miejsca, wracamy do swojego domu, przyprowadzamy jakąś tam osobę. Jeżeli mamy do czynienia właśnie z takimi duchami w domu czy w mieszkaniu, bardzo szybko je wyczuwam. Często jest tak, że przechodząc już przez próg tego domu, już się wyczuwa tą energię. Często też nawiązują bardzo szybko ze mną kontakt. Wtedy mówię takim osobom, że muszę z tą osobą gdzieś zostać w jakimś pomieszczeniu, żeby z nim na przykład porozmawiać albo zapytać go, po co on tutaj przyszedł. Czy to jest osoba bezpośrednio, na przykład z rodziny, czy to jest osoba zupełnie dla nich obca. Jeżeli to są jakieś takie duchy mniej inwazyjne, czyli mniej agresywne, umie sobie zaraz z nimi, że tak powiem, poradzić. Ale to jest bardzo częste zjawisko, kiedy moi klienci mówią, że coś w ich domu jest niepokojące. Czują się źle, zaczynają chorować i no, trzeba te osoby odprowadzać. Najbardziej niebezpieczne jest to, że moi klienci zgłaszają mi, że po przyjściu na przykład do swojego domu, po pracy, czują ból to jest bardzo jakby takie specyficzne, czują ból na plecach, nie mogą oddychać, czują ból w okolicy klatki piersiowej. To jest coś bardzo niepokojącego, czyli ten ból nawet może się nasilać kilka godzin podczas dnia. Więc to są nie tylko duchy agresywne, ale mówimy, że takie osoby należy odprowadzić, bez względu na to, czy ta osoba należy do naszej rodziny, czy nie. Także to jest bardzo niebezpieczne, bo to, że ona przybywa z nami, oprócz tego naszego domu czy mieszkania, jeszcze wprowadza nam niebezpieczeństwo w naszym zdrowiu. Dlatego bardzo szybko takie osoby trzeba odprowadzać. I to jest jakby najczęstszy przypadek. Niestety, kiedy mówimy, że nie da się do mojego domu wrócić i jak pytam, czy w pracy albo w innych pomieszczeniach też się tak dzieje, odpowiadają, że tylko wtedy, kiedy się wraca do tego domu. Czyli po prostu duch przychodzi tak jakby do tego miejsca tylko i wyłącznie i dlatego właśnie z tego miejsca trzeba tą osobę odprowadzić. Czy zdarzyło się w Pani doświadczeniu, że były takie dosyć spektakularne zjawiska? Przychodzi Pani, nie wiem, coś się przewraca, słyszy Pani jakieś stuki? Tak, to też jest bardzo częstym zjawiskiem, bo muszę Państwu powiedzieć, że też bardzo dużo osób, które odwiedzam, to nie słychać tylko, powiedzmy, czy nie widać tej osoby jako osoby zmarłej, ale też
no, przesuwają się przedmioty, czy są jakieś ewidentne trzaski, czy wtedy, kiedy, to jest dziwne, bo wtedy, kiedy ja się pojawiam, jest jakby spokój, natomiast po jakiejś chwili, wtedy, kiedy czuję jego zapach, że na przykład gdzieś tam puka na szybę, albo zaczyna już, że tak powiem, przypominać o swojej obecności, no, takich przypadków naprawdę było sporo. Nie to, że ja tylko wyczuwam tą osobę, ale rzeczywiście daję o sobie znać. I też nie można powiedzieć, że to są osoby agresywne, bo miałam do czynienia na przykład z młodą dziewczyną, która tak usilnie chciała im pokazać, że w tym domu jest i mnie również, że nawet po prostu człowiek ją widział, czyli powiedzmy ktoś, kto prosi rzeczywiście o pomoc, ale jednak no, wydaje dźwięki, przesuwa przedmioty w domu. To jest normalną rzeczą dla mnie. Mówi Pani najczęściej, że są to właśnie osoby, że kiedyś oni żyli, tak, że są to duchy. Ale czy można też powiedzieć, że są to jakieś energie demoniczne? Rozumiem, że opętania nie tylko przez osoby, które, jak Pani to tutaj... Bardzo często, proszę Państwa, nie umierają tylko osoby zdrowe, ale trzeba też pamiętać o osobach, które na przykład pod względem swoich zaburzeń psychicznych również umierają. I tak jak już powiedziałam, że te osoby, które za życia miały jakieś problemy, na przykład ze swoją psychiką albo były agresywne, one po śmierci przychodzą w taki sam sposób. Demoniczne na pewno, dlatego że jeszcze bardziej ich psychika wzrasta wtedy, kiedy są już po śmierci, czyli no, są bardzo uciążliwymi duchami, demoniczne, bo wszystko na swojej drodze niszczą, starają się dokuczyć tym ludziom, czasami bez żadnego powodu. Dlatego ma Pan rację, że to są demoniczne i bardzo trudne duchy, z którymi mamy do czynienia, ale za życia musiało ich coś bardzo mocno doskwierać. W takim razie ja bym jeszcze podrążył ten temat. Kim jest dla Pani diabeł, szatan? Czy coś takiego istnieje? Myślę, że nie tylko istnieje, ale przebywa między nami codziennie. Proszę zauważyć tych wszystkich ludzi. Już nie będziemy mówić, powiedzmy, o kwestiach tutaj duchowych, czyli powiedzmy o osobach nieżyjących. Ale część ludzi, których jako medium mam do czynienia, które umierają, to są ci spokojni, normalne osoby, które przychodzą jako spokojne duchy. A część z nich, tak jak ja mówię, to przychodzą takie diabełki, wampirki energetyczne, które no, wręcz wysysają całą energię z nas, tylko dlatego, żeby się po prostu podłączyć, tylko dlatego, żeby zrobić nam na złość. To rzeczywiście między nami istnieje i nie tylko mówimy o osobach nieżyjących, ale wśród nas, zobaczcie Państwo, co się dzieje. Czy my czasami, określając kogoś, że zachowuje się jak diabeł albo ma w sobie diabła, czasami mamy do czynienia z dwoma osobami naraz. Czyli powiedzmy, możemy śmiało powiedzieć, no ma w sobie diabła. Ja mówię, że to są podłączenia i byty, ale ten człowiek się tak zachowuje. Czy to mamy do czynienia bezpośrednio z diabłem? Tak, oczywiście, że tak, z różnymi takimi osobami. Tak. Osoby jako stwory, które można właśnie w taki sposób nazwać. Czy klątwy same w sobie mogą nabrać takiej energii, że potrafią bardzo zakłócić nasze życie, spokój nasz? Nie tylko zakłócić, ale doprowadzić do bardzo wszelakich nieszczęść, bo ja jako jeszcze małe dziecko pamiętam, że w moich dawniejszych pokoleniach te osoby, które się w mojej rodzinie zajmowały takimi rzeczami, wręcz pomagano takim osób odejść od takiego czegoś, odciąć, mogą naprawdę klątwy doprowadzić ludzi do wszelakich nieszczęść, a mianowicie, jeżeli rzeczywiście już ktoś stwierdzi, że ta klątwa jest, bo klątwy, musicie Państwo wiedzieć, nie są takie krótkie. One czasami bywają wiele, wiele lat. Nawet jeżeli ten, kto powiedzmy jest poprzez tą klątwę gdzieś tam opętany, nawet zmieniając swoje miejsce zamieszkania, czy zmieniając pracę, to ta klątwa będzie za nim szła. Wszędzie. Jeżeli dana osoba, która powiedzmy, wiemy, kto to wypowiedział, czy zrobił, nie umiera,
to dalej ta klątwa jest. Natomiast ja pomagam tym ludziom, żeby odciąć takie rzeczy, żeby dojść do sedna sprawy, kiedy się to zaczęło dziać. Przeważnie ludzie odpowiadają, że to dzieje się nawet i kilka lat. I nie wiem, dlaczego ludzie robią takie rzeczy. Może jeszcze nie są takie to czasy, powiedzmy 10 czy 15 lat temu, jeszcze ludzie w ogóle nie wiedzieli, co to jest, chociaż mieli z tym do czynienia. Bardziej wierzyli w jakieś takie uroki czy czary. Natomiast klątwy były jednak jedne z najbardziej rzeczy, których ludzi gdzieś tam doświadcza. Ale czy w rzeczywistości klątwa działa tylko na osobę, na którą została rzucona, czy też osoba, która posługuje się takimi, może nieświadomie, czy też oddziaływuje tak, na nią? Tak, to jedna i druga, dlatego że ta osoba, która wysyła klątwę, po jakimś czasie, no niestety do niej to wraca, jak bumerang. Natomiast najbardziej jednak w niebezpieczeństwie jest osoba, która bezpośrednio tą klątwą została objęta. Nie układa się tej osobie tak naprawdę nic. Mało tego, nie układa się całej rodzinie, więc jeżeli ktoś z rodziny jest jakby no, zainfekowany, że tak powiem, tą klątwą, cierpi cała rodzina, cierpi cała rodzina. Dlatego trzeba się zwracać do takich osób, jak to odprowadzić, jak sobie w tym pomóc, jak sobie radzić, żeby to coś no za właśnie, mną nie szło. Łatwo jest zdjąć taką klątwę, zatrzymać. Bywa różnie. Czasami są to klętwy, które po jakimś czasie, tak jak mówi osoba, która to no, próbuje dojść do tego, widzę, jaka ta osoba mogła zrobić i to czasami są lata bardzo odległe i później, ja mówię, po roku czy po dwóch powinno to odejść, bo widzę, że osoba, która tą klątwę rzeczywiście gdzieś tam rzuciła, umiera. I wtedy rzeczywiście mamy spokój. Natomiast jeżeli są to czasami dwie lub trzy osoby, bo czasami tak jest, żyjące i nic im się nie dzieje, a naszej rodzinie dzieje się krzywda, no to są to zabiegi czasami wielomiesięczne. Proszę mi wierzyć, to są tak trudne sprawy i tak głębokie i tak poważne, że jeżeli ktoś Państwu powie, że ja tam zrobię z tym porządek i za jednym tam, powiedzmy, jakimś zabiegiem czy rytuałem to odetnę, to nie klątwy, nie zgodzę się z tym. Nie zgodzę się z tym, bo to jest tak poważny temat, że ktoś, kto zajmuje się tym, powinien to robić wiele, wiele razy, skutecznie, ale nie od razu to odetnie, na pewno. Bo to są wieloletnie czasami przejścia z klątw, gdzie czasami trzeba poprosić tą osobę, która rzuciła tą klątwę, żeby jej odpuszczono, że jej rodzina nie może za to dalej cierpieć. Czasami, tak jak mówię, są to zabiegi wielomiesięczne. Jak pani jest sama w domu na przykład, czy zdarzają się wizje lub pojawiają się te byty, tak indywidualnie dla Pani, czy przynoszą jakieś informacje? Bardzo często wtedy, kiedy jestem, próbuję się wyciszyć i jestem na przykład już po pracy, to czuję koło siebie bardzo dużo znaków, obrazów. Tak jak mówię, ja te byty gdzieś tam koło siebie czuję, znaczy byty takie, które dla mnie nie są jakimś zagrożeniem. Ja wyczuwam je tylko dlatego, że uznaję, że przychodzą do mnie po jakąś pomoc. Natomiast nie jest to tak, że przychodzą zawsze w wolnej chwili, wtedy, kiedy jestem sama, ale nawet jeżeli jest ich dużo, ja się ich nie obawiam. Próbuję rozmawiać, jeżeli czuję, że na przykład mi przeszkadzają, więc proszę wtedy, że jestem zmęczona po pracy, potrafię z nimi rozmawiać. Bardzo często medium, które ma tą zdolność rozmów z osobami nieżyjącymi, słuchają. Słuchają, bo wiedzą, że później nie będą mogły nawiązać ze mną kontaktu, jeżeli mnie nie będą gdzieś w tym w czymś słuchać. Także myślę, że dobrze sobie z tym daję radę. Pani Aniu, czy są jakieś sprawdzone metody dla każdego, kto chciałby w jakiś sposób się ochronić? Nie wiem, czy można coś zastosować, czy są to jakieś medytacje, czy modlitwa? Czy jakieś powiem rytuały? Tak,
jest bardzo szeroki wachlarz tych ochron. Pierwszą rzeczą, taką podstawową, którą każdy z nas może zrobić, jeżeli rzeczywiście coś takiego ma i czuje, że gdzieś koło niego krąży jakaś energia, powinniśmy zawsze zapalić białą świecę. Na pewno przy tym jest potrzebna modlitwa, ale już jakichś takich rytuałów i takich innych rzeczy nie będę podawała, bo to jest bardzo złożone i bardzo trudne. I nie jednym rytuałem możemy coś, powiedzmy, oddalić od siebie, ale takim podstawowym to na pewno jest taki sposób, kiedy czujemy się już bardzo obciążeni tym, co mamy w domu, albo czujemy jakieś energie, to jest naprawdę najprostsze wykąpanie się wody z solą. To jest takie odcięcie się, powiedzmy, od czegoś, co mnie bardzo obciąża. Sól morska? Sól morska może być nawet zwykła, ale też bardzo często kładźmy na przykład na ławie, na stole znak malutkiego krzyża. Może ktoś powie, że ja akurat nie jestem wierzącym. Duchy jednak nie robią się jakby zbyt agresywne, wtedy widzą, że jest na przykład znak krzyża. Możemy je położyć, zostawić na noc, czy na cały dzień, jak wychodzimy z tego domu, to jest na pewno nasza ochrona. Natomiast bardzo często powinniśmy palić jednak świece w domu. Wystarczy biała, bo ona zawiera jakby wszystkie kolory ochraniające. Wystarczy biała, ponieważ ogień bardzo czyści te wszystkie jakieś takie energie, w których my się źle czujemy. Ogień jest jakby podstawą do tego, żeby jednak tą świecę w tym domu zapalić. No tak jak czyści się na przykład przy obrzędach kościelnych, prawda? Zapalamy tam te wszystkie szałwie, nie szałwie i również za każdym razem palą się świece. W naszych domach też powinny się palić świece. Pani Aniu, ja tak zastanawiam się, bo w dzisiejszych czasach to w zasadzie takie tematy są już bardziej zrozumiałe. Podchodzimy do tego w sposób bardziej otwarty. Ale kiedy mówi Pani o swoich przodkach, o babciach, które żyły dawno temu, jak one wtedy radziły sobie w tym środowisku jednak no, katolickim, tak? Mm-hmm. Czy to takie było naturalne, że na co dzień zajmowały się, powiedzmy, magią, a w niedzielę szły do kościoła? To były małe wtedy aglomeracje, małe miejscowości, ale może ktoś, kto cofnie się, powiedzmy, tyle lat z tego, co ja pamiętam, też było dla mnie to dziwne. A tak naprawdę tak mnóstwo ludzi przychodziło po pomoc. Ja nie pamiętam takiego dnia, w którym moja babcia na przykład by tam kogoś oczekiwała i miała, że tak powiem, spokój. Zajmowała się normalnym swoim życiem, normalnym swoim małżeństwem. My jako my byłyśmy jeszcze, że tak powiem, dziećmi, ale pamiętam, że tam zawsze było bardzo dużo ludzi. Poza tym, że znały się bardzo mocno na ziołach, więc to leczenie było w takich bardzo, bardzo rozpowszechnione i bardzo pomagała tym ludziom. Ale jeżeli już mówimy o magii, o takich rzeczach, to ja też byłam zdziwiona. Dlatego, że już wtedy ludzie, którzy przychodzili na przykład z problemami, bo to były domy, w których każdy gdzieś tam żył bardzo zamknięty, to jednak te problemy, z którymi te osoby przychodziły, bo mój mąż pije i bije i ten, to właśnie z takimi rzeczami przychodzono. I naprawdę byłam bardzo zdziwiona, że pomimo tych poprzednich lat, jednak te sytuacje bardzo doskwierały ludziom. I też były różne sytuacje, które o dzisiaj już, o których nie chcę mówić, ale myślę, że to nie jest prawdą, że w dawnych czasach to, co się robiło codziennie, a na przykład w niedzielę się szło do kościoła. Dla mnie było dziwne jedno, że pomimo, że każdy wiedział, że w tej miejscowości są takie osoby, moje babki, prababki, i każdy wiedział, czym się zajmują, jednak to nie dawało jakiegoś sprzeciwu, nawet i w kościołach, bo tak naprawdę ludzie szli tam po pomoc, dostawali tą pomoc, a nic, co było jakby może i sprzeczne z Kościołem, się nie odbywało. Nie odbywały się jakieś rzeczy, które nie były dopuszczalne. Moje babcie zawsze mówiły tak, jeżeli nie przekroczysz tej granicy, będziesz szczęśliwa i bezpieczna. Pomożesz tym ludziom, a oni pomogą tobie.
Czyli zawsze uczono mnie, tak jak mówię, w danym roku coś, czego powinnam się nauczyć, bo stwierdzono, że w wieku 11 i 12 lat nie mogą poprowadzić mnie dalej w takim temacie, bo jestem jeszcze za młoda, za mała. Mogłabym przekroczyć właśnie tą granicę, którą one nie chcą. Kiedy mówiły, że idą o północy, podczas pełni księżyca, zrywać zioła, to się zastanawiałam, dlaczego? Dlaczego o tak późnej godzinie? Dlaczego w pełni księżyca? Po co to wszystko? Później jak człowiek był doroślejszy, zrozumiał, że właśnie to zioło wyrastało właśnie wtedy, albo wtedy miało największą moc, albo skrzyp, który uratował podczas dzieciństwa moje oczy i żadna klinika w Polsce nie pomogła mi ze względu na wzrok, od tej pory nic nie działo mi się ze wzrokiem. Więc jakąś to siłę miało. Mówiła pani, że one szły. To była babcia z mamą, czy jeszcze moje babcia z mamą, ciotka. Pamiętam prababcię, która właśnie jakby bardzo mocno dbała o to, żeby jednak sprawa medium jasnowidza została dalej w rodzinie, ponieważ był jakiś tam klan tych kobiet i to rzeczywiście zostało. Także dbały również o to, żeby jak najwięcej tej wiedzy przekazać. Takie, która byłaby rzeczywiście bardzo szlachetna, dobra, taka spokojna dla ludzi, którzy no, jednak ten dar posiadły. Jakie według pani powinien posiadać cechy dobry jasnowidz? Czym się powinien charakteryzować? Ciepłem. Ciepłem, empatią. Jeżeli przyjmujemy kogoś, ja zawsze mówię, to ja jestem jakby jego spowiednikiem. On przychodzi z jakimś problemem. Nie patrzy jasnowidz na zegarek. Nie patrzy, że za chwilę ma kogoś następnego. Podałam taki właśnie przykład, jak mama przyjeżdża ze synem, prawda? Skończyła się wizyta, mam jakiś tam czas i nic mnie więcej nie interesuje. To nie jest jasnowidz, to nie jest osoba, która rozwija się duchowo, bo ona musi patrzeć przede wszystkim sercem. To wyjście do tego chłopca, który jest sparaliżowany i nie może wyjść z tego samochodu, o czym świadczy? Daj mu serce. To jest jakby podstawa. Dla mnie jest to satysfakcją, że ja mogłam go zobaczyć, że on przyjechał do mnie tyle kilometrów. To ja powinnam mu dać to serce, jakim jasnowidzem powinien być człowiek. Taki, który nie tylko ma empatię, ale musi też rozgraniczyć pewne rzeczy. Czyli powiedzmy, jeżeli młoda dziewczyna, której przepowiada się jakąś przyszłość albo mówi się o czymś, musi być gotowa. Czy to, co widzi, może jej wszystko powiedzieć, czy nie? Chyba, że naprawdę jest na to przygotowana. Czyli trochę też taki psycholog. Tak, musi być tym psychologiem, musi wyważyć słowa, musi być bardzo delikatna, żeby kogoś na przykład nie przestraszyć, prawda? Że żadną tutaj z tych obrazów czy wizji moich nie widzę pozytywnych. No, na pewno nie można od tego zacząć, prawda? Często tak bywa, że ja nie wiem, ja mam dylemat, co powiedzieć, ale staram się to tak uściślić, czy tak delikatnie to powiedzieć, żeby kogoś nie wystraszyć, bo ja myślę, że przede wszystkim trzeba patrzeć sercem. Jeżeli ktoś wchodzi w ogóle na drogę duchową, musi być o bardzo mocnej konstrukcji, niestety, ale też musi mieć bardzo dużo ciepła, tej empatii, żeby człowiek czuł się u niego bezpieczny. Bo jeżeli my przychodzimy na seans z kimś i czujemy się spięci, siedzimy sztywno, bo się obawiamy tej osoby, Niewiele z tego będzie. Ani ta jedna osoba z tego nie wyniesie nic dobrego, ani ta druga. Ta empatia musi być jak na dłoni. Jeżeli ona przychodzi do nas po pomoc, to proszę sobie, proszę pamiętać, że oni opowiadają nam o całym swoim życiu, jakby nie było. Zostawiają wszystkie nasze problemy. Ja jestem od tego. Ona zwróciła się do mnie o pomoc i ja chociaż w jakichś tam procentach muszę jej pomóc. Nie mogę jej zostawić tak na pastwę losu i powiedzieć, zresztą ja zawsze mówię, to nie jest tylko jedna sesja, proszę do mnie zadzwonić, ja chcę mieć z Państwem kontakt. Jeżeli by się coś działo, to są ludzie, którzy przyjeżdżają czasami z drugiego końca Polski. Czy jedna sesja człowiekowi wystarczy, jeżeli ma dylemat kilku lat? Na pewno nie. Czyli Pani Aniu, czy ja mogę do Pani zadzwonić? Ja odpowiadam wtedy, tak, po klientach bardzo proszę o rozmowę, proszę do mnie dzwonić. I ktoś mówi tak, i ta rozmowa z panią
dała mi dużo. Dzisiaj będę na przykład spokojnie spać. To właśnie o to chodzi. Czy w Pani doświadczeniu zdarzyło się, że przyjął ktoś tylko po to, żeby... A ja ją sprawdzę, zobaczę. Ale tak, ale tak, oczywiście. Natomiast to jest czasami bardzo śmieszne i zabawne, bo na przykład robią sobie taki ranking jasnowidzów, bo byłem u tej, byłem u tego i tak. I pani jakby najbardziej dorzecznie mówi, czyli powiedzmy to, co tam pani mówi z dzieciństwa czy z dorastania, najbardziej tutaj jest to... Ale to wynika z rozmowy, czy wynika to też z rozmowy, przeczuwa? Ale to ja widzę, że ktoś mnie sprawdza na zasadzie, chociaż ja nie traktuję to może do końca jako sprawdzanie, ale widzę, że no, ma pani rację, no, byłem tam u kogoś, ta pani jest dobra, pani też jest dobra, to widzę to sprawdzanie, ale ja jeszcze raz państwu powiem, jeżeli ktoś nawet przyjeżdża mnie sprawdzić, zachęcam, bardzo, bardzo zachęcam, ja nie mam tutaj niczego do ukrycia, staram się odpowiadać to, co widzę, a przy tym daje bardzo dużo ciepło. To więc nawet jeżeli ktoś przychodzi sprawdzać te wszystkie wiadomości, ja myślę, że po prostu nawet człowiek, który chce zobaczyć, jak wygląda jasnowidz, o czym mówi, jego wiarygodność, ja nie mam tutaj nic do ukrycia, także... Pomimo tych różnych takich trochę strasznych opowieści i rzeczy, to, o czym pani mówi, daje trochę nadzieję na to, że to życie nasze nie kończy się teraz, tak? Nie, no oczywiście, że nie, bo i tak sobie po prostu przez takie osoby jak ja możemy z tym życiem poradzić. Proszę pamiętać, że wszelkie blokady i lęki, jakieś tam sprawy, które nas... ja zawsze mówię, nie ma człowieka takiego w pełni zadowolonego, że wszystko u niego się układa super, tylko są w życiu takie dylematy i takie rozdroża, gdzie człowiek sam nie potrafi sobie z tym poradzić. Przez to jest gamma psychologów, przez to jest, są takie osoby jak ja, przez to są osoby wróżące, czy do takich ludzi się też zgłaszają, albo idą po porady odnośnie zdrowia, czy do bioterapeutów i takich innych. Ja myślę, że jeżeli na którymś etapie życia coś nam się burzy i to trwa i ciągle wchodzimy w jakieś takie coraz większe problemy, no myślę, że powinniśmy skorzystać, bo wtedy zobaczymy, jakiej rangi jest ten problem. Czy to jest rzeczywiście to, czym ja się zajmuję, czy może, bo czasami mówię, ja tutaj nic nie widzę, to nie są kwestie nawet podłączeń, czy pani życie wcale się tak nie układa, jak to pani widzi. Bo często bywa tak, że ktoś, kto przychodzi do mnie na seans i prosi, powiedzmy, o tam przepowiednię, to mówię już z góry, a mnie się to i tak na pewno nic nie uda i nawet gdyby pani coś dobrego powiedziała, to ja nie uwierzę. To jest niedobre, proszę państwa. Takich rzeczy nie powinniśmy robić, bo my już z góry zakładamy, że i tak nie przebrniemy tej drogi. No to po co pytamy w takim razie? Po co? Dajmy sobie szansę. Zróbmy sobie taki, jak ja to mówię, taką czasami mapę życia, którą my robimy. Czy przez rok, czy przez dwa wyjdę z takiej czy innej sytuacji. Czy to nie jest tak, że szukamy nadziei, ale boimy się jednak? Szukamy nadziei, ale tak naprawdę przyzwyczajamy się do tej beznadziejności, którą czasami bardzo wiele lat ciągniemy i nie chcemy tak naprawdę nic z tym zrobić. I człowiek słabszy, który ma troszkę słabszą psychikę, nie poradzi sobie z tym, bo on dzisiaj może na przykład dać sobie taki czas. Dzisiaj coś z tym zrobię i na pewno mi się uda, to gwarantuję, że on drugi dzień już tego nie zrobi. Już ten temat nie będzie dla niego ważny i znowu wpada w dół. Więc myślę, że wtedy powinien poprosić o pomoc. Nie tylko mnie, ale czy porozmawiać z psychologiem, dobrym psychologiem, albo z osobą, która na pewno rozwiąże ten temat. Bo zostawić człowieka na przykład w samotności, bo dużo jest osób samotnych, albo sam z problemem, to no, doprowadza się albo do stanów depresji, albo ma lęki, albo blokady, albo po prostu zamyka się sam w domu i koniec. I nie wiadomo, jak dalej się jego życie toczy, tak? A taka nawet rozmowa, ja nie mówię już, że on ma przyjść na sesję i zapłacić, bo to nie o to chodzi, ale gdyby przyszedł i czasami jak słyszę w telefonie, jak ludzie do mnie dzwonią, wie pani, bo mam taki, ja słucham i ktoś mówi w którymś momencie, pani tam jest? Ja mówię, tak, słucham panią. Nie przerywa mi pani?
Ja mówię, nie, słucham. Oni, takie małe rzeczy, czyli ktoś pierwszy mnie wysłuchał, tak? Nie wyłączył się, nie powiedział, że nie ma czasu. Czasami ja mówię, ja do pani za chwilkę odzwonię, tylko skończę z klientem. I dzwonię, bo ja mu to obiecałam. Ja muszę zobaczyć, co mu się dzieje, prawda? To jest ważne. Dla pani osobiście jasnowidzenie to dar, czy jednak przekleństwo? To jest z jednej strony dar, może ciężko się z tym żyje, ale jeżeli widzimy te obrazy, które mamy przedstawić danej osobie, która przychodzi o ten pomysł, jest w porządku, ale wtedy, kiedy pokazują się obrazy i ja nie wiem, co mam z nimi zrobić, a są to różne obrazy, czasami przerażające, jest to może nie przekleństwo, ale bardzo uciążliwe. Ciężko się z tym żyje, już nie mówiąc o medium. Naprawdę, wierzcie mi Państwo, ktoś, kto jest medium i ktoś, kto jest jasnowidzem, przyzna mi rację. Z jednej strony jest to dar, ale z drugiej strony jest to bardzo duże obciążenie. Dlatego powiedziałam, to muszą być ludzie bardzo mocni psychiczni, którzy poradzą sobie, odłączą pracę zawodową od swojego życia prywatnego. Bo wtedy, kiedy pomieszają te dwa czynniki, będzie im bardzo trudno funkcjonować. Nie potrafią oderwać się od tego, że jest tam taki temat, a nie inny. Żyją tymi klientami, bo się żyje, ale musi mieć bardzo mocny kręgosłup, żeby po prostu przejść do tego dalej. Kilka miesięcy temu odbyło się pani seminarium. Już wtedy pojawiały się pytania o kolejne terminy. Do dziś odbiera pani telefony, zresztą piszecie państwo również na adres mailowy, który tam był podany, z zapytaniami o kontynuację tego. 25 marca zamierza pani zorganizować we Wrocławiu właśnie ponownie. Tak, 25 marca, to jest sobota, we Wrocławiu zapraszam na ponowne moje seminarium. Na pewno będzie bardzo ciekawe i bardzo owocne, bardzo ciekawe tematy. Na tym również seminarium, no jak na poprzednim, też pomagam konkretnym też osobom wyjść z jakiegoś tam problemu. Jest to bardzo obciążające, ale wszyscy, którzy byli na moim seminarium, wiedzą, jak to wygląda. Natomiast będą bardzo też ciekawe, mocne tematy, no więc właśnie, tym bardziej czego zapraszam. Czego można się spodziewać na takim na seminarium? Pewno nieskończonym tematem jest właśnie sprawa medium. Tam też będę pomagała tym wszystkim osobom, które chcą się skontaktować z osobami zmarłymi. Tam też pokażę, jak przejść do tego świata jakby duchowego, jakby czuli kontakt z tą drugą osobą. Pokażę, jak można to zrobić. Nie oczywiście na zasadzie warsztatów, bo tego absolutnie nie będę robić, ale chciałam tylko pokazać i zademonstrować, jak można się z taką osobą poprzez mnie skontaktować. Ludzie, którzy wszelkie obciążenia czy blokady mają na tych warsztatach, na tym seminarium, pokażę, jak należy się oczyścić, jak należy sobie pomóc samemu i można po prostu sobie wypracować później takie techniki, które można wprowadzać samemu w domu. Na pewno będziemy rozmawiać o jasnowidzeniu, czyli to, co robiłam też na poprzednim seminarium, będę podchodzić do danej osoby i będę mówić, z czym ona ma problem. Będę pomagała w rozwiązaniu pewnych sytuacji, tym, co się zajmuje jasnowidz. Myślę, że będę też mówiła, bardzo często ludzie są pogubieni, zagubieni o sprawach afirmacji. Takim podnoszenie takiego swojego ego w życiu. To jest też bardzo ważne. Bardzo dużo ludzi, których znam nawet na wysokich stanowiskach, no jakby obniżali to swoje ego, jakby nie wierzyli w siebie, jakby mieli to gdzieś zatracone. Ale będę mówiła o afirmacjach bardzo ciekawych, takich, które moje babki, prababki już wprowadzały. Stosowały. Tak? Na czym to będzie polegało, Państwu wyjaśnię, ale na pewno bardzo, bardzo tych ludzi uzdrowi. To, co się mówi o afirmacjach, to jest pisanie afirmacji, może i nie codziennie, ale sposób tego pisania, zapamiętywania to, co napisałem, to, co będę powtarzać i to, w co będę wierzył. To jest też bardzo ważne. Czy można będzie liczyć na jakieś indywidualne spotkanie, sesje? Jak najbardziej. Ja myślę, że następnego dnia już po moim seminarium ja będę miała takie
indywidualne spotkania z osobami, które będą chętne spotkać się ze mną, także serdecznie zapraszam. Więcej informacji będzie na stronie tutaj telewizji TAGEN. Czy mogłaby Pani podać do siebie również kontakt telefoniczny? Kontakt telefoniczny to jest 662-318-988 i można pisać do mnie również na maila, chociaż wolałabym kontaktu telefoniczny, annabeatastanclik@gmail.com. Czego życzy się jasnowidzowi? Więcej uratowanych klientów, zadowolonych klientów, no i chyba mojej dobrej pracy, satysfakcji z tej pracy, tego ciepła, gdzie daję klientom i myślę, że każdy, kto ma problem, może się oczywiście do mnie zgłosić. Życzę Pani wszystkiego najlepszego. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Dziękuję.